Witam serdecznie. Też będę opowiadać o projektowaniu. Dawno temu zrobiła na mnie wrażenie pewna książka, a zwłaszcza jeden jej fragment, w którym bohater, główny bohater, który ma uratować zanikający świat fantazji, uratować przed czymś dotąd zupełnie nieznanym, po raz pierwszy staje na szczycie góry i staje twarzą w twarz z tą wielką mocą, z którą przyjdzie mu się zmierzyć. No i widzi, że ten świat jest przez coś pochłaniany i zanika. Zamienia się w absolutnie nic. Nie było to miejsce ogołocone, nie była to ciemność, nie była to też jasność. Było to coś nieznośnego dla oczu, sprawiającego wrażenie, że człowiek oślepł, bo żadne oko nie może wytrzymać patrzenia w zupełną nicość. W wersji filmowej wygląda to trochę może mniej przerażająco, było po prostu wielką czarną chmurą. Wszyscy chyba znamy. No ale od tej pory jakoś tak bardzo często w dzieciństwie chodziła za mną taka straszna obawa, że można tak absolutnie raz na zawsze zniknąć z tego świata i zupełnie nic, a nic po sobie nie pozostawić. Więc myślę, że to mogła być przyczyna, dla której wybrałam architekturę. Postanowiłam zostać architektem i tworzyć coś dla ludzi, co zostanie po mnie. Ale wtedy właśnie nieoczekiwanie zupełnie, ta obawa nagle powróciła, ponieważ okazało się, że budynki w ogóle nie powstają w taki sposób, w jaki sobie to wyobrażałam. One się nie wyłaniają z jakichś ludzkich potrzeb, nie powstają między ludźmi w mieście, w ogóle się tam nie rodzą, tylko rodzą się właśnie w takich komputerowych programach, w absolutnej nicości i w otchłani komputerowego programu. Są generowanymi modelami i to nie jest tak, że kiedy uczymy się zawodu architekta, to projektujemy je w ten sposób. Potem jest jeszcze dużo gorzej, bo nawet najlepsze pracownie architektoniczne projektują bardzo często budynki w zupełnie innych krajach, nawet nie odwiedzając tego docelowego miejsca, opierając się na jakiejś bardzo często pobieżnej wizji terenu. I to, że potem doklejają do tego w Photoshopie takich płaskich, uśmiechniętych ludzi z internetowej bazy obrazków, to tylko maskuje ten smutny proces, w którym te budynki samotnie powstają. No ale gdybyśmy popatrzyli na budynki jak na produkt, który wypuszczamy na rynek, tak jak lekarstwa, wypuszczamy go między ludzi. Zanim leki trafią na rynek, to muszą być poddane bardzo skomplikowanym badaniom klinicznym. I ten proces wcale nie jest taki prosty. Na samym początku sprawdzamy, czy w ogóle składniki leku są bezpieczne. Potem my, na gruncie metody ślepej próby, na kilkuset ochotnikach porównujemy działanie tego leku z placebo, żeby w ogóle sprawdzić tak, no hej, czy w ogóle coś to zmieni na lepsze, jeżeli te leki wprowadzimy. Jeżeli wszystko się powiedzie, to dopiero wtedy przechodzimy do drugiej fazy badań i wtedy te badania odbywają się na kilkutysięcznej próbie ochotników, którzy są losowo wybrani spośród uśrednionych, różnorodnych pacjentów. W przypadku budynków jest inaczej. Jeszcze tutaj w lekach chyba warto wspomnieć, że cały ten proces od samego początku jest poddawany analizie pod względem etycznym. Od samego początku, jeszcze kiedy leki trafią do obiegu, to też przez cały czas są na bieżąco, ich działanie jest weryfikowane. Właśnie w przypadku budynków jest zupełnie inaczej. Co prawda badamy materiały, sprawdzamy, czy one są bezpieczne, opieramy się na jakichś normach, ale w praktyce wygląda to tak, że po prostu tworzymy budynek, staramy się pewne rzeczy przewidzieć, no a potem wrzucamy ten budynek do miasta i wpuszczamy do niego ludzi, zobaczymy, co się stanie. Albo zadziała, albo nie zadziała. Tylko że, no hej, przecież jakiś znany, dobry architekt, no kształcący się latami, on wie, co robi, tak? Jest odpowiedzialny, nie zrobił jakiejś totalnej głupoty.
niestety w bardzo, bardzo wielu przypadkach nawet takie problemy, które się pojawiają z budynkami, które w ten sposób są projektowane, zdarzają się nawet najlepszym. Tu mamy przykłady po lewej stronie i tutaj widać wnętrze obiektu. To jest jeden z nowych wydziałów MIT, zaprojektowany przez jednego z najbardziej znanych i utytułowanych współczesnych architektów, Franka Gehrego. Architekt w koncepcję takiej wspaniałej fasady połączył z jeszcze fajniejszą ideą tego, że duża ilość przeszkleń, którą umieści w środku obiektu, spowoduje to, że społeczność akademicka będzie się nawzajem inspirować i wymieniać wiedzą. Tylko że architekt nie wziął pod uwagę jednego dosyć istotnego faktu, że w tych wnętrzach miały mieścić się pracownie kryptografii, a kryptografowie niekoniecznie może chcą, żeby ich podglądać. Zresztą MIT po 3 latach od otwarcia obiektu zdecydował się pozwać architekta za liczne utrudnienia, które obiekt wart 30 milionów dolarów spowodował w funkcjonowaniu uczelni. Frank Gehry, żeby nie było, że raz mu się zdarzyło, miał dużego pecha zresztą do takich wdrożeń, fazy wdrożeniowej swoich budynków. Widoczny po lewej gmach hall koncertowy Walta Disneya powodował takie odblaski od swojej połyskującej fasady, że w sąsiadujących budynkach podnosiła się temperatura na tyle, że groziło to pożarem. I widać tutaj po prawej też Zachę Hadid, której budynki po prostu rozpadały się w pewnym momencie, ponieważ wykonawca nie był w stanie tak dobrać materiałów, żeby to po prostu zadziałało. Szukałam bardzo długo przykładów, gdzie rzeczywiście prowadzi się takie badania i po wielu próbach udało mi się znaleźć przykłady, które są naprawdę świetne i pokazują, że można prowadzić takie badania i testować budynki, zanim one powstaną. Po lewej mamy przykład British Museum, które było badane pod kątem widoczności i dostępności dla widzów przez oprogramowanie firmy Space Syntax, z którego korzystają też tacy architekci jak Sir Norman Foster. Czy tutaj, kiedy widzimy, tutaj mamy takich symulacje ruchu ludzkiego, nie są to prawdziwi ludzie, ale są zasymulowani przez program komputerowy. Za to tutaj mamy prawdziwego człowieka, który tu testuje mieszkanie, chodzi sobie po nim w goglach rozszerzonej rzeczywistości. Tylko czemu tak jest, że takie usługi, takie badania i doświadczenia przedprojektowe są zarezerwowane tylko dla bardzo, bardzo wąskiej grupy ludzi? Ponieważ po prostu architekt musi odpowiadać na potrzeby inwestora, a potrzebami inwestora są zwykle kwestie estetyczne i kwestie zysku. I to jest nadrzędne. Dlatego odbiorcą takich badań nie będzie zwykły użytkownik, to nie będzie po prostu ślepa próba w średnim społeczeństwie i w mieszkańcach miasta, ani wśród osób, którym przyjdzie żyć obok tego budynku. Najczęściej są to po prostu klienci, którzy są w stanie zapłacić za ten obiekt. Są w stanie zapłacić, czyli są to albo inwestorzy, albo ich bogaci klienci. Jak ten problem braku prowadzenia badań przedprojektowych wśród społeczności lokalnych wygląda w dużej skali? Jest tak, że budynki, które powstają w mieście i duże, drogie obiekty dla wąskiej grupy użytkowników, które na nie stać, powstają w mieście nie bez skutków ubocznych. Tak? Jeżeli są to stadiony, jeżeli są to muzea, jeżeli są to nawet podmiejskie osiedla, to my wszyscy, jako mieszkańcy miasta, ponosimy koszty ich funkcjonowania i są to koszty niemałe. Dlatego wydaje się, że to oczywiste, że musi tak być, że przecież inwestycje, które powstają w mieście, muszą jakoś realnie odpowiadać na potrzeby mieszkańców miasta. Ale wcale tak nie jest. Bardzo często mamy do czynienia w dużych miastach ze zjawiskiem wyludniania się centrów miast. I to nie jest tak, że to tylko nasze Sea Towers w Gdyni. Saskia Sassen, socjolożka,
która prowadzi badania w wielkich metropoliach, zadaje pytanie Who owns the city? Czyli kto jest posiadaczem miasta? Okazuje się, że w bardzo wielu przypadkach takie najdroższe inwestycje, które dopełniają te luki w dużych miastach, a te miasta rosną i będzie w nas coraz więcej, będzie nas, mieszkańców w tych miastach, należą do bardzo wąskiej grupy osób, których tak naprawdę minimalne potrzeby przestrzenne już dawno, dawno i wielokrotnie zostały wypełnione. No i wygląda to w ten sposób, że bardzo wąska grupa ludzi posiada to miasto, a my jako sąsiedzi tych inwestycji i osoby, które ponoszą ich koszty, w ogóle nie jesteśmy brani pod uwagę. W wytycznych ONZ dla urbanistów na najbliższych 30 lat, policzyłam, 35 razy pojawia się słowo inkluzywny. Co to znaczy inkluzywny? Znaczy, że mamy projektować miasta w ten sposób, żeby włączać w ten proces wszystkich użytkowników. Wszystkich bez względu na to, jakiej są płci, w jakim są wieku, jakie mają upodobania, czy są sprawni fizycznie i umysłowo. Mamy wciągać wszystkie grupy bez względu na zasobność ich portfela. Jeżeli nie będziemy tego robić, po prostu ten projekt się nie powiedzie. Tylko jak to robić w praktyce? Czy w ogóle istnieją jakieś takie sposoby na to realne, żeby mieszkańców, którzy zupełnie nie są ekspertami w dziedzinie urbanistyki i projektowania budynków, wciągnąć ten proces i jak to może wyglądać w praktyce? Mam tu przykład, to są mieszkańcy Amazonii, Indianie Kichwa, którzy kilkukrotnie w ciągu życia zmieniają swój dom i swoje miejsce zamieszkania, budując go całą rodziną, często z sąsiadami. Innowacja rodzi się tutaj z potrzeby aktualnej. Tu po prawej widzimy przybudówkę zamkniętą, która odpowiada na potrzeby dorastających synów. Tu widzimy blachę falistą u góry kawałeczek, która zbiera wodę deszczową, od kiedy duże korporacje na tyle zanieczyściły rzekę pobliską Rio Napo, która do tej pory była źródłem wody pitnej. Tu mamy przykład ze Szwajcarii, gdzie aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba zainstalować tak zwany Baugespan. To są takie tyczki, które pokazują, obrazują przyszły kształt kubatury budynku. Jest też taka mała tabliczka, gdzie można wnosić uwagi do kiedy. A tu mamy przykład działań Humara Bachpan w Indiach, gdzie setki dzieci biorą udział w takim partycypacyjnym, warsztatowym projektowaniu swojego najbliższego otoczenia, a potem władzom miejskim przedstawiają efekty swojej pracy. Tylko właśnie jak te wszystkie oddolne, fajne inicjatywy przekuć na metody, które możemy zastosować w gigantycznych, współczesnych miastach? Moim zdaniem możemy to zrobić tylko adaptując do tego celu nowe technologie. Kiedy zaczynałam pisać swoją pracę doktorską, to tak naprawdę dopiero zaczęła się masowa produkcja drukarek 3D. Nawet wydrukowano pierwszy budynek w Chinach w tej technologii. Pojawił się też projekt Vihip House, czyli taka open source'owa, darmowa i dostępna w internecie baza budynków, które możemy sobie sami złożyć w dom, w którym zamieszkamy. Więc technologię można adaptować do swoich celów i wcale nie musi to być drogie. Pokazuje to też już w kilkudziesięciu lokalizacjach na świecie stosowana metoda przez block by block, która polega na tym, że młodzież i dzieci projektują przestrzenie publiczne za pomocą gry Minecraft, która nie jest jakimś drogim oprogramowaniem i każdy potrafi jej używać. Chciałabym pokazać na koniec eksperymenty, które dzięki współpracy z miastem Gdynia mogłam zrealizować tu na miejscu i dzięki firmie, która też mieści się w Gdyni, zajmującej się tworzeniem trójwymiarowych modeli 3D na przeglądarki internetowe. To jest projekt, który realizowaliśmy przy rewitalizacji Gdyni, polegający na tym, że rozpowszechniliśmy linka wśród mieszkańców Gdyni. Ten link otwierał model 3D w przeglądarce internetowej, na którym użytkownicy mogli zaznaczać w swojej dzielnicy, jak korzystają z miasta za pomocą znaczników,
jak spędzają czas, czego się obawiają, jakie są ich potrzeby, jakich funkcji im brakuje. Tu widzimy dzieci, które zaznaczały u góry, jest mapa, gdzie grasują dziki, bo to akurat dzielnica Witomino. Gdynia Infobox, obserwatorium zmian, takim miejscu w centrum Gdyni, w którym można zapoznawać się z przyszłymi inwestycjami. Uruchomiliśmy taką grę dla dzieci, która pozwoliła im wcielić się w rolę urbanistów. Dzieci mogły na terenach inwestycyjnych Gdyni powyciągać sobie do góry budynki zgodnie z planem miejscowym. I myślę, że najważniejsze jest to, że nauczyły się, że nie zawsze wieżowiec to jest super rzecz. Bo wiąże się to z tym, że po pierwsze wysoki budynek rzuca duży cień, po drugie, no im więcej budynków i im wyższe te budynki, tym więcej samochodów w mieście, co niekoniecznie dobrze na to wpływa i niekoniecznie miasto temu podoła. Z modelu 3D Gdyni skorzystał też Plastyk Miejski. Plastyk Miejski przebadał, używając tego modelu, upodobania estetyczne mieszkańców Gdyni, aby sporządzić uchwałę krajobrazową, która pozwalałaby ograniczać reklamy w mieście. I oto właśnie co się stało. Pokazaliśmy po raz pierwszy gdynianom coś, czego chyba w ogóle nie byli sobie w stanie wyobrazić. Czyli Gdynię bez krzykliwych reklam, która ma uporządkowane szyldy na Świętojańskiej. I okazało się, że uzyskaliśmy już pierwszego dnia chyba 740 ankiet. W ciągu 2 tygodni zebraliśmy ich 1800, no i prawie wszystkie były pozytywne, czyli te zmiany zostały prawie jednogłośnie poparte przez mieszkańców Gdyni, a przecież są to zmiany, które ograniczają wolność, prawda, i własność prywatną jednak. Jak mogłaby wyglądać przyszłość? Wydaje mi się, że takim moim największym marzeniem jest to, żeby w miejscu, gdzie ma powstać przyszła inwestycja, architekt miałby taki guzik w swoim programie komputerowym, gdzie tą koncepcję wysyłałby w postaci hologramu do docelowej lokalizacji. Ten hologram by się tam pojawiał, no i wtedy automatycznie łączyłby się ze wszystkimi smartfonami w okolicy, wymuszając od nich podjęcie decyzji, wysłanie opinii o tym, w jaki sposób ten budynek odpowiada nasze potrzeby, a może mamy do niego jakieś uwagi. I myślę, że jeżeli myślimy o przyszłości architektury, to musimy myśleć tylko w jednym kierunku, że wszyscy kiedyś musimy być architektami. Nie ma innego wyjścia. Każdy z nas będzie musiał podjąć się trudu tego, żeby wziąć udział w pracach nad wizją wspólnego, lepszego miasta. Bo myślę, że w przeciwnym wypadku po prostu pochłonie nas wszystkich nicość. Dziękuję.